Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak możecie w prosty sposób zdeployować aplikację webową Node.js na Wasz własny serwer VPS. Oczywiście trzeba zacząć od tego, że potrzebujemy jakiś serwer. Ja bym Wam tutaj proponował na początek może sobie kupić serwer Mikrus, który kosztuje 30 zł za rok, więc to są śmieszne pieniążki. Jeżeli założycie sobie konto na Mikrusie z mojego polecenia, to jeszcze dodatkowo dostaniecie miesiąc gratis i w zasadzie wy nic na tym nie stracicie, a ja dodatkowo dostanę jakieś tutaj dodatki do swojego Mikrusa. No i Mikrus jest to dosyć fajny projekt właśnie pozwalający rozpocząć przygodę z jakimś takim własnym serwerkiem, bo jest to po prostu śmieszna opłata za rok i można fajnie sobie poeksperymentować. Oczywiście Mikrus nie jest to serwer wydajny, więc jeżeli potrzebujecie coś nieco bardziej produkcyjnego, to polecałbym tutaj DigitalOcean. DigitalOcean ma całkiem fajne maszyny, które można kupić sobie nawet na godzinę, na minutę, więc tak naprawdę nie musicie nawet płacić 5 dolców miesięcznie, ale możecie też mieć serwer po prostu na parę godzin. Link do mojego reflinka macie też w opisie do tego nagrania. Kolejny fajna firma, z której korzystam od wielu lat, to hitmi.pl. Tutaj też macie całkiem tanie serwery VPS, na przykład w cenie 20 parę złotych za miesiąc. I te serwery naprawdę spoko działają, mają fajne parametry. I mam od kilku lat tutaj różne serwerki i jestem mega zadowolony z obsługi. Mimo że nie mam wykupionego super jakiegoś tam supportu, to całkiem nieźle to działa. Oprócz tego macie tutaj rabat i też w opisie macie Reflink, więc jeżeli się zarejestrujecie z tego Reflinka i opłacicie serwer, to ja dostanę chyba z tego jakieś tam 5 czy 10%, ale oczywiście jak nie chcecie tego robić, to tego nie róbcie. Więc ja będę teraz używał Mikrusa. Logujemy się na Mikrusa, oczywiście zakładając, że już macie tutaj konto, no i musimy skonfigurować naszą domenę tak, by ona wskazywała na nasz serwer VPS. I tutaj ważna rzecz, Mikrus działa na IPv6, na wersji IPv6, więc musimy tutaj skonfigurować sobie naszego Mikrusa, bo jak widzicie, on po prostu nie działa, tak? Mikrus Fulls tak nie działa, ale żeby to działało, musicie sobie go skonfigurować z własną domeną i tutaj wpisujecie rekord AAA, który wskazuje na ten punkt, który dostajecie od Mikrusa. Oczywiście, jeżeli macie DigitalOcean albo HitMe, no to używacie rekord typu A, bo tam jednak nie ma konieczności po prostu korzystania z tego IP w wersji 6. No dobra, nie przedłużam i pokażę Wam teraz, jak zacząć konfigurację podstawową serwera. Oczywiście można sobie zmienić hasło z użyciem passwd, ale my tego teraz nie będziemy robić. W pierwszej kolejności utworzymy sobie specjalnego użytkownika deploy, na którym będziemy robić wszystkie inne operacje, którymi są na przykład utworzenie naszego serwera. Pamiętajcie, że nie zaleca się jednak na serwerze działać z poziomu konta root. Jeżeli chcecie postawić sobie jakąś aplikację, to ze względów bezpieczeństwa dużo lepiej jest stworzyć sobie takiego specjalnego użytkownika i temu użytkownikowi przyznać na przykład prawa dostępu sudo, czyli po prostu będziemy mogli zachowywać się troszeczkę jak root z punktu tego konta deploy. No i teraz zalogujemy się na deploy, ja tutaj użyję swojego hasła, no i jak widzicie, to konto deploy działa. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli mieć jakiś bardziej produkcyjny serwerek, no to musicie tutaj zadbać o swoje bezpieczeństwo, to nie jest jakby już poruszane w tym filmiku, bo dzisiejszy filmik to są naprawdę takie podstawy podstaw. Teraz sobie tutaj zaktualizujemy informacje o paczkach, więc wpiszemy sobie tą komendę apt-get update. Ona oczywiście nic nie instaluje, ona jedynie pobiera informacje, więc to Wam sobie przewinę na temat pakietów. A teraz zainstalujemy sobie Node.js-a, Nginx-a i Gita. Oczywiście Nginx-a potrzebujemy do tego, żeby skonfigurować nasz serwer HTTP. Node.js, no to jest
jest nam potrzebny, bo będziemy deployować aplikację, która będzie napisana w Node.jsie, a git będzie nam potrzebny do tego, żeby zaciągnąć sobie kod z repozytorium bezpośrednio na nasz serwerek. No dobra, przewinę to nieco, więc teraz założymy sobie specjalny folder apps i w tym folderze apps sobie utworzymy, zaciągniemy kod z naszego repozytorium. No i teraz oczywiście, jak możecie się łatwo domyśleć, dla prywatnych repozytoriów, a ja tutaj mam właśnie prywatne repozytorium, będziemy musieli się uwierzytelnić, ponieważ jeżeli macie publiczne repozytorium, no to oczywiście klon Wam zadziała, natomiast tutaj jak za chwilkę zobaczycie, walnie nam błąd, że nie mamy oczywiście dostępu, więc teraz skonfigurujemy sobie szybciutko dostęp do tego repozytorium, więc musimy sobie wygenerować klucz SSH, jak to zrobić, to znajdziecie to w internecie, ja oczywiście zamieszczę link do oficjalnego artykułu od Gita, no i tutaj sobie podajemy na przykład jakiegoś swojego maila, albo nazwę tego klucza, tak żebyśmy później mogli sobie skojarzyć mniej więcej, kto ten klucz stworzył. Tutaj oczywiście możemy wybrać miejsce, gdzie chcemy sobie zapisać klucz, znaczy to nie jest jest, tylko po prostu w miejsce, gdzie chcemy zapisać klucz. Możemy sobie dodatkowo ustawić hasło do tego klucza, ja tego oczywiście nie zrobię, bo dzisiaj, tak jak już mówiłem, to jest taki bardzo wstępny materiał do tego, jak szybko zdeployować własną aplikację edukacyjną na serwer. No i teraz widzicie, że sobie wylistowałem klucz publiczny, który mogę sobie skopiować, nigdy oczywiście nie kopiujemy i nie wklejamy nigdzie naszego klucza prywatnego, on sobie bezpiecznie zostaje na naszym serwerze i wrzucamy teraz ten klucz publiczny do ustawień w naszym repozytorium i tutaj mamy oczywiście deploy keys, czyli to są takie specjalne klucze dostępowe do repozytorium, które jakby umożliwiają nam pobranie kodu. I tutaj nazywamy sobie ten klucz, żebyśmy wiedzieli, że to jest nasz serwer, oczywiście nie dajemy prawa do pisania do tego repozytorium, ponieważ serwer będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie pobierał zawsze dane z naszego repozytorium. Więc sobie tutaj klonujemy to repozytorium, no i teraz widzicie, że mamy tutaj folder Simple Chat i tutaj już się znajdują nasze pliki z tego dzisiejszego projekciku. I zostały one automatycznie zaciągnięte. Oczywiście teraz możemy sobie zainstalować nasze paczki, bo korzystamy tutaj z Node.jsa, więc wiadomo, że za każdym razem, gdy pobieramy nasz kod ponownie na ten serwer, no to musimy odpalić instalację naszych pakietów, bo tam coś mogło się zmienić. Ja to oczywiście przewinę i teraz zainstalujemy sobie globalnie paczkę o nazwie PM2. PM2 jest to taki programik, który umożliwia startowanie nam aplikacji Node.jsowych, skryptów Node.jsowych w formie procesów i to jest dosyć pożądane, jeżeli chcecie właśnie sobie odpalić aplikację webową, no bo chcecie po prostu, żeby ona sobie w tle działała, chcecie mieć dostęp do logów, chcecie mieć na przykład możliwość resetowania tej aplikacji, startowania jej w momencie, gdy serwer na przykład się wyłączy i ruszy ponownie, więc dlatego warto jest skorzystać z PM2. PM2 start, nazwa naszego pliku, który chcemy odpalić, w tym przypadku Express.js. No i teraz możecie zobaczyć, że już w tle sobie nam chodzi ten proces Node.jsowy z naszą aplikacją Express. Natomiast oczywiście nie jest to wystarczające, bo teraz musimy jeszcze udostępnić nasz ten chodzący proces całemu światu, bo jak zobaczycie, jak teraz wejdziemy sobie na mikrus fullstack.pl, no to widzimy tutaj jakiś taki defaultową stronę z Apache czy tam z Nginxa, w zależności od tego, co tam będziecie sobie mieli na waszym serwerze. No i teraz musimy oczywiście skonfigurować serwer Nginx do tego, żeby on jakby proksował ruch użytkowników, którzy na przykład odpytają naszą domenę po protokole HTTP albo HTTPS, żeby ten ruch trafił już bezpośrednio do tego naszego procesu Node.jsowego, który został odpalony z użyciem PM2. I tutaj sobie zrobimy server name, wpiszemy na przykład mikrus fullstack.pl,
Oczywiście tutaj to nie jest kurs z Nginxa. Nginx jest to potężne narzędzie, można je skonfigurować na wiele różnych sposobów. Część ruchu możecie serwować na przykład do Node.js-a, pliki statyczne możecie serwować z innych folderów. Tutaj możecie też coś zabezpieczyć, dodać SSL-a, ale oczywiście tego nie będziemy na ten moment robić. Tutaj po prostu wkleiliśmy sobie kod odpowiedzialny za proksowanie ruchu na port 5000, gdzie chodzi Node.js i teraz musimy przeładować, oczywiście z użyciem uprawnień sudo, musimy przeładować nasz serwerek. No i widzicie, że serwer Nginx już teraz proksuje ten ruch do tego naszego pliku, z którym mamy odpalony ekspres na porcie 5000. No i to tyle w zasadzie na dzisiaj. Bardzo taki szybki odcinek. Oczywiście w ten sposób możecie deployować jakieś bardziej zaawansowane aplikacje, na przykład napisane w ekspresie albo w jeszcze innych innych Node.js-owych frameworkach czy tam bibliotekach, więc myślę, że w ten sposób po prostu możecie sobie deployować wasze aplikacje. Oczywiście pamiętajcie, żeby je odpowiednio zabezpieczyć, żeby nie używać słabych haseł, żeby korzystać z SSL-a. SSL-a możecie sobie skonfigurować na przykład z użyciem Let's Encrypt. Oczywiście, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania do tego, jeżeli jesteście ciekawi, jak można jakieś inne rzeczy tutaj dodać na tym serwerku, to zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli materiał wam się przydał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie po prostu łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście suba. Tymczasem nie zabieram więcej czasu, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia na tym kanale.